Matka zawsze mi mówiła, że nauka jest najważniejsza, że bez niej nic nie osiągnę. A ja, jako dobry syn, posłuchałem jej i po latach ciężkiej nauki skończyłem uniwersytet z wyróżnieniem. Mówili mi, że zdobędę gwiazdy i podbiję kosmos. W sumie, w jakimś sensie mieli rację. Nazywam się Artur i jestem woźnym. Tak, śmiejcie się. Po tylu latach spędzonych na uczelniach zostałem podrzędnym sprzątaczem. Obiecali mi, że wyślą mnie w kosmos, ale chyba nie do końca dogadaliśmy się co do zakresu moich obowiązków. Więc zamiast zdobywać planety, odkrywać księżyce oraz nowe gatunki, myję statki kosmiczne z krwi, ciał i innych skutkach ubocznych walk. Ci kosmiczni Marines zawsze zostawiają nieziemski bałagan. Założę się, że choć przez chwilę nie zastanowili się podczas akcji, kto to wszystko ogarnie. Przylecą, postrzelają i odlecą. No przecież Artur przejdzie, Artur posprząta. Mogliby chociaż te swoje oderwane kończyny zabrać ze sobą. Ja rozumiem, że nie będą jechać ze szmatą po szychcie, ale hełm by im głowy nie spadł, gdyby jeden z drugim zabrał tą swoją oderwaną nogę czy rękę. Potem ja muszę wszystko nosić i babrać się w ich narządach. O, popatrzcie. Cały korpus. Jak ja mam to niby posprzątać? Nie do pomyślenia. Mogliby chociaż trochę uważać przy tych swoich zabawach. Im tylko strzelanie, uwalnianie zakładników i ratowanie kosmosu w głowie. O! A prawdziwa praca zaczyna się dopiero po tych wszystkich fajerwerkach. Dopiero jak kurz bitewny opadnie, wkracza prawdziwy bohater. Artur, konserwator kosmicznych powierzchni płaskich. Ale nie, nikt o nas nie mówi. Ile to już gier, filmów czy książek powstało o walkach ludzi z kosmitami? Tysiące! A zastanawiałeś się kiedyś, co dalej? Myślisz, że po napisach końcowych samo się posprząta? Ho, nie, mój drogi. O nas nie powstała nawet niskobudżetowa szmira. Nic! No oczywiście do teraz. W końcu ktoś docenił naszą ciężką pracę. Nasz trud, nasze poświęcenie. Każdy głupi potrafi pociągnąć za spust, a doprowadzić statek do błysku? Ha, tylko ja. Ale powiem wam, że warunki są nawet w porządku. Firma zapewnia nowoczesny sprzęt. O, popatrzcie, jakie cudo. Naciskam i woda sama się napełnia. Gdybym tylko miał coś takiego w domu. Stanowiska pracy też są w miarę w porządku. Małe, ale dopracowane. Wiecie, to dopiero okres testowy. Szału nie ma. Jedynie coś ta fizyka szwankuje w kosmosie. Nie wiem, może to przez tą sztuczną grawitację? Albo któryś z tych oszołomów Marines niby przypadkowo trafił w moduł i wszystko się wpieprzyło. Tak na pewno było. I ja to wiem. Wszystko przez tych żołdaków. Ciekawe, dlaczego ja mam to sprzątać, a nie kosmici. Co oni sobie myślą? Że mogą sobie tak wparować na statek, pozabijać i zostawić syf? O nie, 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 nie. Nie na mojej warcie. Jakbym jednego z drugim spotkał, to nie ręczę za siebie. Tak bym ich moim mapem złoił, żeby wracali co sił w odnogach. Kiedyś to było lepiej. Jak znaleźli coś na statku, to się tylko ratowało ludzi i wysadzało wszystko w piździet. A teraz... Kryzys niby, koszty trzeba redukować. A jak coś mi się stanie? Ktoś o tym pomyślał? Kto wie, jakie obrzydlistwa czają się w tych zasyfionych statkach? Rozchoruje się i co? Kto to posprząta? Przyjdą wtedy. Zobaczą, jak ważna jest moja praca. Będą błagać mnie. Artur, wiesz, znowu zaatakowali kolonię na Marsie. Marines już załatwili sprawę, ale no... Bałagan jest, to ludzie chcą wrócić do domu. Dałbyś na jutro to ogarnąć. A ja im na to nie. Ja mam L4. Pocałujcie mnie w mop. O, tak im pokażę. Tak im pokażę. A co ja mogę więcej powiedzieć, no? Praca monotonna, męcząca, nadźwigam się jak wół, ale mogę się chwalić znajomym. Wiesz, no, pracuję w kosmosie, nie? Laseczki na to lecą, uwierzcie mi, haha, lecą na to. Czekam na pełną umowę, może dodadzą jakieś nowe rzeczy? Może jakieś inne mopy? O, takie widziałem, takie laserowe. Rozmarzyłem się.
A teraz już wracam do roboty. Jutro kręcą tu nowego obcego, więc statek ma wyglądać funkielnówka nieśmigany. Uszanowanie i daj tam i pracować.